Cześć. Dziękuję za nominację Piotrkowi Hamarnikowi. Tak jak pisałem na Facebooku, nie będę śpiewał, bo po prostu nie umiem tego robić. Ale ponieważ cel jest szczytny, więc to, co napisałem, to przeczytam. To uwaga. Zaczynamy. Długo biłem się z myślami, czy mam podjąć to wyzwanie. Pierwsza myśl, pieniądze przelewam, nie śpiewam. Ale potem zrozumiałem, że tu chodzi o lekarzy. Z myślą o nich te 16 wersów czytam. No i stoję tu przed wami, otoczony tramwajami. Krakowiaki, bombardiery, wiedeńczyki, lajkoniki. W każdym strefa bezpieczeństwa. No bo przecież jest pandemia. Za sterami prowadzący. Oni rano wcześniej wstają. No i ciężko zapieprzają. Choć wirusa też się bali, w domu przecież nie zostali. Do szpitali kursujemy, bo personel tam wieziemy. Bohaterów skromnych mamy, co nam kierują medami. Nieco rano tylko smutno, że tramwajów tak malutko. Ale spoko, po pandemii co 5 minut pojedziemy i znów będzie tak jak dawniej, a nam będzie raźniej. Oczywiście występuję tylko dlatego, żeby zachęcić was do pomagania szpitalom. Na Facebooku będzie tam podany numer konta, będzie podana fundacja, która to zbiera. Zachęcam was do wspierania tego przedsięwzięcia. A ponieważ występ wiąże się też z tym, że kogoś trzeba nominować, więc nominuję następujące osoby. Michał Zalewski, KBF. Przemek Błaszczyk, RMF Max. Urszula Podraza, UJ. Przemek Taranek, Radio Z. I Renata Radłowska, Gazeta Wyborcza. Cześć.